Witam Was w drugim parcie z Pucharu Świata w grze Ski Jump Challenge. Jak zwykle zapraszam do stawienia subika, zapraszam do stawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. No i lecimy dalej z tym Pucharem Świata. Jesteśmy na 11 skoczni ogólnie, no i zobaczymy jak to będzie. Na razie w generalce pierwsze miejsce. A, miałem sobie zmienić narty, kurczę. Dobra, to w tym odcinku jeszcze będą te narty, bo... No, wziąłbym sobie jakieś inne po prostu. I pierwszy skok, bardzo dobre odbicie. Oczywiście my tu chcemy idealnego, ale niech będzie jako, że to pierwszy skok, idealne lądowanie. I tak powinna być dobra pozycja. 143,5 metra. No i lecimy z pierwszą serią. Tutaj i tak objąłem prowadzenie po kwalifikacjach. Niestety wiatr nam nie sprzyja, bo jest taki w dół. O, właśnie, idealne wyjście z progu. Jest ta wysokość. I będzie dobry skok za niebieską linię. Za wcześnie wylądowałem oczywiście. Nie, to się często zdarza. U mnie ostatnio, ale odległość dobra. 148 metrów. Oczywiście tutaj pierwsze miejsce. Skocznie to w ogóle Garmisch-Partenkirchen K125. Troszeczkę się te warunki jakby poprawiają, ale to nie jest to. Nie o to nam chodzi. Idealne wyjście z progu. Leć, Bart. I teraz, kurczę, za wcześnie. No przecież... Jak się odchylam do tyłu, to później mogę lądować. Zawsze o tym zapominam. Dobra, ale i tak będzie pierwsze miejsce, jak najbardziej. Kolejne złoto, no jestem ciekaw, co za ten Puchar Świata będzie. Nie spoilerujcie w komentarzach, że chcę zobaczyć. No i uwaga. Kolejny skok, kolejna skocznia, kwalifikacje. O, idealne wyjście z progu, o to chodzi. Ale troszkę tutaj nisko mi się wydaje, lecimy. Skok i tak bardzo ładny i jeszcze perfekcyjne lądowanie. Kwalifikacje oczywiście zaliczone, 243 metry. Ale tutaj inni skaczą 242, nie będzie łatwo na pewno tutaj wygrać. Wystarczy jedno zepsute wybicie i nie wygram. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Jest idealne wyjście z progu. Ładnie tutaj nabrałem tej wysokości. Leć, Bart, leć po złoto. Bardzo dobre lądowanie, troszeczkę zabrakło do tej linii, o dziwo. Ile to było? 237,5 metra, o kurczę, dopiero 12 miejsce. Lecimy z drugą serią, żeby to trochę nadrobić, to było dobrze. No, w dziesiątce w tych zawodach, jeżeli bym był, to było ok. Uwaga, fyk. Jest idealne wyjście z progu, zapowiada się dobry skok. Ładnie wysoko i czy będzie za tą linię? Jest za tą linię, ale i tak już raczej nie obejmę prowadzenia. A zobaczmy, które będzie miejsce. Mam nadzieję, że dobre. O, jeszcze awansowałem na trzecie miejsce, tego się naprawdę nie spodziewałem. No i cały czas trzymamy się w generalce twardo. Kolejna skocznia Engelberg K125 i w końcu mamy jakieś warunki. W ogóle bardzo fajnie tutaj wygląda. Oj, nie. No i tragedia, zepsute. Kurczę, ale patrzcie jak blisko było, żeby się zakwalifikować. No nie, zepsute zawody, kurczę. Na szczęście w generalce cały czas prowadzimy. No nie wiem co to miało znaczyć. Dobra, kolejna skocznia, mamy wiatr pod narty. No i uwaga. O, no i właśnie o to chodzi, idealne wyjście z progu. Dobre warunki mamy. No i troszkę tutaj za późno wylądowałem. Ale jest ok, oczywiście skok. Powinienem objąć tutaj prowadzenie. Tak jest i to dość sporo, dość spora przewaga. No i dobrze, znowu wiatr pod narty. Zobaczmy sobie kolejny skok. Uwaga, pyk. Jest idealne wyjście z progu na szczęście. Ładnie się tutaj trochę niżej nachyliłem. No i bardzo ładny skok. Troszeczkę jeszcze za późno wylądowałem, ale to już nie szkodzi. Pierwsza seria zaliczona i druga seria konkursu. Jak na razie dobrze mi w sumie idzie. Mam nadzieję, że nie spadnę w tym Pucharze Świata gdzieś na dalsze miejsce. O, jest idealne wyjście z progu. Już się obawiałem, że będzie złe. Ale piękny oczywiście skok. Bardzo dobre lądowanie. Może być. Także wszystko wskazuje na to, że będziemy tutaj mieli pierwsze miejsce w tym Pucharze Świata. Mam nadzieję, że tak będzie. Ale dużo jeszcze skoczni zostało, dużo jeszcze można zepsuć. No i kolejny skok. Siup! Idealne wyjście z progu. No i skok. Bardzo dobre lądowanie. Okej, okay. Może być.
Kwalifikacje zaliczone oczywiście. Kolejny skok. Pierwsza seria. Dobrze te warunki są, bo tutaj zawsze można dalej polatać. Mógł być silniejszy ten wiatr. O nie, o nie. O nie. No i niestety wyjście z progu dosyć słabe. No ale cóż, ja poradzę. Które będzie miejsce? Drugie. Także możemy tutaj jeszcze nadrobić, jeżeli teraz będzie dobry skok. No to jeszcze możemy obejść tutaj prowadzenie. 115 metrów nam potrzeba. Tak tam przynajmniej pisało. Jest idealne wyjście z progu. Czy będzie te 115 metrów? Będzie chyba, będzie. To bardzo dobre lądowanie. Ile było? Było, proszę państwa, 130 metrów, także lajtowo tutaj wygrywam. No i wzmacniam swoją przewagę w generalce. No i jesteśmy na półmetku dzisiejszego odcinka już. Austriaka 140. Kolejna skocznia troszkę większa. Ale mamy na niej dobry wiatr. I mamy tu też mgłę. Nie lubię mgły, co wiecie z poprzednich odcinków, że nieraz ta mgła mi naprawdę przeszkadzała. Wow, dlaczego ja tak wcześnie zacząłem lądować? Spanikowałem. 179 metrów. Ale pierwsze miejsce. Dobrze, mamy super wiatr. Super wiatr jest. Ale mgła, mam nadzieję, że mi nie przeszkodzi. Chociaż lubi ta mgła naprawdę mi przeszkadzać często. O, ładnie, ładnie się teraz nachyliłem troszkę bardziej. Jezus, za późno troszkę wylądowałem. Ale skok jak najbardziej ok, powinien wystarczyć na spokojnie na prowadzenie. 183 metry. No i skok finałowy. Czy wygramy kolejne zawody dzisiaj? Oby tak było. Wściekłe narty z wężami. Czy mi w tym pomogą? Jest idealne wyjście z progu. Ładnie, ładnie to wygląda. No i będzie oczywiście daleko za niebieską linię. Idealne lądowanie. O to właśnie chodzi. Kolejne zwycięstwo. No i lecimy na kolejną skocznię. Jaka tym razem będzie skocznia? Polska, proszę państwa. K115. Oby był dobry skok na Polsce. Uwaga. Jest idealne wyjście z progu. No kurczę, powiem wam, że trochę mnie denerwują te kwalifikacje. Mogłoby ich nie być, tak szczerze mówiąc, bo no co te kwalifikacje, no praktycznie za każdym razem i tak się zakwalifikuje. No ale cóż, może jeszcze kiedyś to zmienią, może nie. Nie wiem, czy jeszcze jakieś update'y są do tej gry. Raczej rzadko. Oj. No i troszkę zepsute tutaj wyjście z progu. Nie. O nie, ledwo, ledwo to wylądowałem. Mam nadzieję, że będzie kwalifikacja. Kurczę. Obyśmy nie spadli nigdzie w generalce. Dobra. Polska, kibice na mnie liczą. Polscy. Jest wiatr pod narty. Pyk. Jest idealne wyjście z progu. Może być dobry skok jak najbardziej. Jest ta wysokość, jest stabilnie w locie. I piękny skok, idealne lądowanie. Ale czy awansuję tym skokiem na pierwsze miejsce? To jest dobre pytanie. Na drugie to i tak jestem zadowolony, ale niewiele punktów brakło, 2 punkty w sumie brakło równe. Ale powiększamy swoją przewagę, w generalce oczywiście to się liczy. I kolejny skok, Polska K140. Miejmy nadzieję, że także będzie dobry. Że także będzie, o. Za późne wybicie, ale myślę, że tutaj się zakwalifikuje. Jest za tą czerwoną linię, która coś tam oznacza. 142 metry, chyba punkt K, czy tam HS oznacza K. 140, 17 miejsce Bardi gry, ale liczą się zawody. Pierwsza seria. No i liczymy na dobry skok. Oby był dobry. Jest idealne wyjście z progu, o to właśnie chodzi, jest ta wysokość. No i będzie piękny skok, idealne lądowanie. Teraz byleby tylko nie zepsuć w drugiej serii i mamy kolejne zwycięstwo w Pucharze Świata. Ale najbardziej to mnie ciekawi nagroda, co będzie właśnie jako nagrodę. Miejmy nadzieję, że same niespodziewanki. Uwaga, fik. No pewnie, za późne wyjście z progu. No nie. Do tyłu. Dobra. No i niestety, kurczę, drugi skok zepsuty, widzowie. No i co ja poradzę? Cofnijmy czas, cofnijmy czas. Nie, no nie możemy cofnąć czasu, ale piąte miejsce. Kurczę, nie jest najgorzej. W sumie spodziewałem się, że będzie dalej. 18 skocznia. Niemcy K105. Dosyć mała skocznia, ja tutaj nie przepadam za małymi skoczniami. No właśnie, za późne wyjście z progu.
ale będzie kwalifikacja, na szczęście. No tutaj, żeby mieć tą kwalifikację, nie trzeba jakoś super skoczyć. Tutaj nawet się nie zasmucił, 19 miejsce. No i pierwsza seria, tu już by się przydało idealne wyjście z progu mieć. Pik. O właśnie, tak jak teraz, idealne wyjście z progu, jest ta wysokość, jest daleko naprawdę za zieloną linię. Lecz za wcześnie wylądowałem. Ale okej, jest spora przewaga. Finałowy skok, czy będą kolejne wygrane zawody? Oby tych zawodów wygranych było jak najwięcej. Idealne wyjście z progu, na szczęście już myślałem, że będzie za wcześnie. I mamy piękny skok za niebieską linię. Także wygrywamy kolejne zawody w dzisiejszym odcinku. Jeszcze chyba nam dwie skocznie zostały. Tak, mamy 19 jeszcze. Nie, to jeszcze czekajcie, jeszcze 20, tak? Skocznie. Chyba jeszcze jedna skocznia. Dobra, powiększamy swoją przewagę w generalce. Niemcy K115. No, wiatr mógłby być oczywiście lepszy. I czy wygramy chyba ostatnie zawody w dzisiejszym odcinku? Ładnie, ładnie. Także kwalifikacje. Wow, prawie się wywaliłem. Kwalifikacje ładnie, strasznie szybko wypłaszcza ta skocznia. Jeszcze by tutaj się zawodnik poleciał, a tu już trzeba lądować. K115. Pierwsza seria. Od niej dużo zależy, aby tej przewagi było jak najwięcej. To nie jest łatwa skocznia na pewno, bo widzieliście, że było drugie miejsce w kwalifikacjach. I teraz piękny skok, naprawdę. W dobrym momencie tutaj wylądowałem. Idealne lądowanie. Będą dobre noty i powinno być pierwsze miejsce, tak jest, ale teraz się muszę postarać, bo jeśli będzie zepsuty skok, to nie wygram. No i finałowy skok, pik. Jest idealne wyjście z progu, ładnie to wygląda, jest ta wysokość, no i myślę, że będzie tutaj spokojnie za tą linię. Piękny skok. No i mamy 139 metrów, pół metra bliżej niż ostatnio. No i 20 skocznia jest już za nami. Także, ale zobaczmy sobie jeszcze generalkę. Także na ten odcinek wystarczy. Czekajcie, to teraz będzie 20? Dobrze, to już sobie na kolejny odcinek i tak zostawimy. Nie wiem, czy teraz będzie 20, czy teraz będzie 21. Dobrze, dajemy sobie menu. Jeszcze sobie na koniec może zmienię już narty pod następny odcinek. Czy to zrobić następny? Dobra, już nie przedłużam. W następnym odcinku to zrobię. Żegnam się z wami powoli. Zapraszam oczywiście do zostawienia subika jeszcze raz. Nowe osoby. Zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej. No i do usłyszenia.